Cześć, z tej strony Marcin, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję najnowszej myszki bezprzewodowej od firmy Hama, przeznaczonej dla graczy, czyli Hama U-Rage Unleashed. Jest to właśnie ten gryzoń. Za chwilkę zobaczycie go dokładnie w prezentacji oraz w testach. Zobaczycie, co potrafi, czy ma jakieś mankamenty, jakie ma zalety. A ceny tej myszki sprawdzicie sobie w opisie filmu. Tak więc zapraszam Was do oglądania. Przed nami najnowszy model myszki od Hamy, bezprzewodowa myszka Hama U-Rage Unleashed. Myszka, która posiada bardzo ciekawy design i dość dobre parametry w tej cenie oczywiście, a cenę tej myszki sprawdzicie sobie w opisie filmu jakby co. Jeśli chodzi o podstawowe dane, mamy tutaj sensor optyczny, dokładnie jest to sensor Avago 3050, sensor dość znany, dość powszechny, popularny w myszkach takich szczególnie tańszych. Natomiast nie mogę powiedzieć, że jest to sensor zły. Co do rozdzielczości myszki DPI, to mamy 4 przypisane na sztywno przez producenta warianty. Jest to 800, 1600, 2400 i 4000 DPI. Ale od razu Wam mówię, że 4000 według mnie nie da się z tego korzystać w grach, ponieważ sensor wtedy troszeczkę wariuje. Zobaczycie to w testach syntetycznych. Natomiast pozostałe DPI 800, 1600, 2400 jak najbardziej według mnie ok. Jeśli chodzi o częstotliwość próbkowania, mamy do wyboru dwa pasma 250 i 500 Hz. Producent podaje także, że mamy tutaj przełączniki firmy Omron. Nie jest podana żywotność przycisków głównych. Natomiast standardowo w Omronach jest to 5 milionów kliknięć, więc nieźle. No zobaczcie przy okazji, jak to klika. Taki dość zdecydowany dźwięk, a same przyciski pracują w miarę lekko. Mamy też fajną rolkę, którą widać na wylot. Rolka też działa jako przycisk i korzysta się z niej całkiem nieźle. Następnie mamy przycisk do przełączania DPI, taki cichutki, i dwa przyciski boczne do korzystania kciukiem. Rozmieszczone dość dobrze, nie trzeba dłoni jakoś odrywać specjalnie, żeby z nich skorzystać, i uczucie przy naciskaniu też jest takie dość wyważone. Ten z tyłu wciska się minimalnie lżej. I mamy też przycisk Rapid Fire, który jest praktycznie bezgłośny, jak słyszycie. W teorii powinien powodować on wielokrotne na przykład wystrzelenie z broni, czy takie po prostu strzelanie jakby serią, jeśli mamy broń jednostrzałową. Natomiast moim zdaniem nie do końca to działa tak, jak powinno, ale w każdym razie mamy dodatkowy przycisk, który możemy sobie w grach chociażby zaprogramować. Za chwilkę zobaczymy myszkę od spodu, natomiast co tu jeszcze mamy, jeśli chodzi o materiały. Całe poszycie tutaj główne, korpus, mamy z bardzo przyjemnego w dotyku gumowanego tworzywa, które też zapewnia naszym palcom szczepność. Przyciski główne też są troszeczkę wyprofilowane, myślę, że to właśnie teraz to widzicie. Więc palce spoczywają bardzo fajnie na tej myszce. Myszka jest dość duża, więc nada się dla osób o dużych dłoniach, o średnich dłoniach. Jak widzicie, korpus jest dość wysoki, jeszcze tył nam się troszeczkę unosi, więc nie będzie problemu z osobami z większymi dłoniami, żeby tą myszkę wygodnie obsługiwały. Mamy napis Unleashed, mamy też logo U-Rage, które będzie podświetlone. Tutaj mamy dobrej jakości tworzywo, z drugiej strony również, oraz taki gumowy pasek, który bardzo nam ten kciuk tutaj przyczepia. Więc to jest świetny element antypoślizgowy. To się Hamie naprawdę udało. No i oczywiście, jak widać, myszka wyprofilowana pod gracza praworęcznego. W żadnym wypadku nie jest to myszka uniwersalna. I teraz od spodu mamy ślizgacze. Dość dobrej jakości. Na podkładce ta myszka daje sobie radę dobrze. Nie ma problemu z przesuwaniem jej w wszystkich kierunkach. Dlatego sama reakcja fizyczna myszki, przesunięcie się po podkładce, jest naprawdę ok. Poza tym mamy też oczywiście sensor optyczny Avago 3050, komorę na dwie baterie. Nie powiem Wam, ile takie baterie wytrzymają, ponieważ
Nie rozładowały mi się jeszcze, dlatego ciężko powiedzieć, na pewno kilka miesięcy. Powiem Wam ciekawostkę przy okazji, że myszka, jeśli nie ruszamy przez dłuższy czas, to przechodzi w stan uśpienia i żeby wznowić działanie kursora, należy nacisnąć któryś przycisk, a nie wystarczy tylko poruszyć myszką. Tak więc trzeba uważać, żeby na przykład aktywując myszkę, klikając gdzieś, nie zamknąć sobie jakiegoś programu. Jest to taki malutki mankament. Natomiast co mamy tutaj jeszcze? Mamy przełącznik on, off i on z podświetleniem, powiedzmy, czyli po prostu włączenie bez podświetlenia lub z podświetleniem. Tutaj mamy przełącznik próbkowania. Jako że myszka nie dysponuje oprogramowaniem, to wszystko mamy przypisane na sztywno, dlatego mamy 250-500, a trzecie nastawienie to jest tak zwany tryb wideo, gdzie funkcje przycisków zmieniają się tak, że możemy chociażby zarządzać sobie łatwo klikami, odtwarzaniem filmu, chociażby robić głośniej, ciszej, przewijać do przodu, do tyłu, pauzować. Tak więc to jest taka ciekawostka, ta trzecia funkcja. Do myszki oczywiście Hama daje nano odbiornik z napisem U-Rage, żeby nam się nie pomylił z innymi, jeśli mamy kilka takich odbiorników, bo korzystamy z różnych urządzeń bezprzewodowych, więc fajnie. Tutaj mamy też miejsce, gdzie możemy go sobie w razie czego przechować, jak widzicie. I tak jak mówiłem, dwie baterie typu AA powinny wystarczyć na naprawdę długi czas. A teraz, zanim przejdziemy do testów właściwych, pokażę Wam jeszcze podświetlenie i o co z tym chodzi. I zobaczcie, tak wygląda podświetlenie. Mamy dość mocno świecącą rolkę oraz logo U-Rage. Wygląda to fajnie. Tak myszka prezentuje się w całkowitych ciemnościach. Jak widzicie, logo U-Rage pulsuje. I teraz kolory mówią nam także o DPI. Zmieniając wartość przełącznikiem, zmienia się nam też kolor. Tak więc mamy zielony, niebieski, czerwony oraz fioletowy. Każdy z nich to inne DPI. Ostatnia rzecz, którą sobie sprawdzimy, to waga tej myszki. Waga oczywiście z bateriami, ponieważ musi jakieś mieć w sobie. Tak więc 128 gramów. Jest to myszka już z takiego średniego pułapu, jeśli chodzi o wagę. Tak więc osoby lubiące dość dociążone myszki powinny być zadowolone. Pomimo dość wysokiej wagi, przemieszcza się po podkładkach całkiem nieźle dzięki przyzwoitym ślizgaczom. Tak więc, jeśli chodzi o samą prezentację myszki, to by było na tyle. Teraz przechodzimy do testów syntetycznych oraz praktycznych. Dobrze, sprawdzimy po kolei na początek częstotliwość próbkowania. 250 Hz teraz mam ustawione. Dobra, jest bez problemu. Przełączamy na 500. Sprawdzamy jeszcze raz. OK, czyli zakładaną częstotliwość myszka osiąga. Do 500 Hz dobija bez większego problemu. Przechodzimy dalej. Mamy teraz program VMouse Benchmark. Sprawdzimy interpolację na początek. 250 Hz i rozdzielczość zielona, czyli to mamy 800. Sprawdzamy, jak to wychodzi. No dobra, interpolacja 2 do 1, więc tragedii nie ma. Przełączamy na 1600. Precyzja bez zmian. Teraz mamy 2400. OK, nadal taka sama precyzja, więc jak na 250 Hz na myszkę bezprzewodową nie jest źle. No i ostatnia wartość, czyli 4000 dpi. No, też mamy teoretycznie 2 do 1, ale zobaczcie, co się dzieje z tą ścieżką. Sprawdzimy jeszcze w pęcie, czy tak samo będzie. Natomiast bardzo, bardzo duże skoki sensora. Myślę, że w tej sytuacji nie da się grać po prostu. Dobrze, teraz przełączamy na 500 Hz i ponownie najniższe DPI 800. Taki sam wynik jak na 250. Kolejny DPI 1600 bez zmian. Na 2400 też jest OK. I 4000, ciekawe, czy będzie tak samo. No i proszę, tu hieroglify nam wychodzą. Tak więc ta rozdzielczość 4000 raczej się do niczego nam tutaj nie przyda. I jeszcze robimy test Paint'a. Tutaj już zostanę w częstotliwości próbkowania 500 Hz, ponieważ na niej częściej się gra.
Dobrze, zaczniemy sobie od grubej kreski. Mamy w tej chwili 800 dpi. No dobrze, sensor, a raczej kursor podąża tam, gdzie chce. Nie widzę żadnej akceleracji wstecznej, żadnych dziwnych tutaj zachowań. I nie widać też utraty pikseli. Dobra, przełączamy na 1600. Znowu gruba krecha. Jakieś pojedyncze babole się tutaj pojawiły przy szybkich ruchach. Ale dobra, żadnej utraty pikseli nie widzę. Ok, i szybsze ruchy. No dobrze. Jest ok. Bierzemy się za 2400. Bardziej sensor już skacze, ale i tak jeszcze da się go w miarę kontrolować, ale jak już widzę na spiralach bardziej poszczępione, czyli po prostu im szybsze ruchy, im wyższe dpi, tym ta myszka może gubić dokładność. Natomiast akceleracji wstecznej w dalszym ciągu nie odnotowałem. I najciekawsza część, czyli 4000 dpi. Zobaczymy grubą kreskę na początek. Uwaga, chwycę dobrze myszkę i jedziemy. No i zobaczcie, jak jakieś starożytne pismo. Na cienkiej będzie jeszcze gorzej prawdopodobnie. No, jak widzicie, kursor skacze niemiłosiernie, więc raczej nic z tego nie będzie. Szybkie ruchy teraz zrobimy. No i sensor po prostu wariuje. Momentami przycina, momentami przyspiesza. Akceleracji to prawda nie ma, natomiast jego tor nie jest taki, jak być powinien. Tak więc, moi drodzy, 4000 dpi w tej myszce po prostu odradzam odpuścić sobie, pominąć. Takie duże dpi tak chyba nikomu nie jest potrzebne, natomiast pozostałe 3 jeszcze w miarę ok. 800 najlepiej, 1600 dobrze, 2400 już troszkę gorzej, 4000 nie korzystać. Jetpack ready.
remain. Jetpack ready. No dobrze, testy mamy za sobą. Jak widzieliście, myszka w większości naprawdę fajna, dobrze wykonana, wygodna przede wszystkim. Nie ma problemu z sensorem optycznym Avago 3050, przynajmniej z tymi pierwszymi trzema rozdzielczościami, ponieważ na tej rozdzielczości 4000 i przy próbkowaniu 250 Hz i przy próbkowaniu 500 Hz ten sensor po prostu nie jest niestety dokładny. Tak więc tą rozdzielczość w tej myszce bym sobie odpuścił na pewno do gier komputerowych, ponieważ po prostu stracimy precyzję w czasie gry i nie wyjdzie nam to na dobre. Natomiast nie wiem, czy do korzystania w Windowsie ktoś potrzebuje aż tak wysokich DPI. Myślę, że te niższe progi w zupełności wystarczą. Drobnym mankamentem może być to, że myszka, przechodząc w stan uśpienia, żeby ją wybudzić z tego stanu, należy kliknąć jakimś klawiszem. Wtedy możemy przez przypadek chociażby coś sobie na komputerze uruchomić, zamknąć, zrobić po prostu jakąś niepożądaną rzecz, ale po prostu tak w tej myszce zostało to rozwiązane. W niektórych myszkach bezprzewodowych wystarczy, że po prostu poruszymy kursorem. No tutaj niestety nie. Mamy też ten tryb do obsługi wideo. Czy to jest zaleta, czy wada? Ciężko powiedzieć, mi się po prostu ten tryb nie przydał, ale na pewno niektórym z Was może się przydać. Nie zdążyłem sprawdzić żywotności baterii, ponieważ po prostu nie rozładowało mi się w czasie testów, a było to dobrych kilkanaście dni, no ponad 2 tygodnie. Dlatego podejrzewam, że jak w większości myszek bezprzewodowych, to ta żywotność będzie wynosiła przynajmniej te pół roku do 9 miesięcy, może nawet dłużej, ale oczywiście to już jest zadanie na naprawdę długie testy tej myszki. Tak więc podsumowując, biorąc pod uwagę cenę tej myszki, w tej cenie naprawdę niezły gryzoń bezprzewodowy do zastosowań wszelakich, do pracy przy komputerze, do grania w gry, całkiem przyzwoity produkt. Za chwilkę jeszcze podsumowanie końcowe, pamiętajcie, że cenę tej myszki sprawdzicie w opisie filmu, a jeśli film Wam się podobał, subskrybujcie, polecajcie znajomym. Na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was, cześć!